Cześć, witam. Ze wszystkich prezentów gwiazdkowych najszybciej przeczytałam tę książkę, bo też się ją bardzo szybko czyta. Jest to książka zatytułowana Siostry, napisana przez Laurę Thompson, niesamowita historia życia kobiet z rodziny Mitford. Autorka opowiada o burzliwym życiu sześciu sióstr z tej właśnie rodziny, które urodziły się w dwudziestoleciu międzywojennym i co sobie pomyślałam po zakończonej lekturze? Kardashianki. Angielskie Kardashianki. Kardashianki z dwudziestolecia międzywojennego. Bo też siostry Mitford nie dokonały niczego wyjątkowego. Nie wniosły niczego do kultury angielskiej i europejskiej. Były to po prostu celebrytki. Już wtedy prowadziły skandalizujące życie i o ich rozwodach, ślubach, kolejnych dzieciach, poglądach politycznych, małżeństwach rozpisywały się angielskie gazety, a więc dawały pożywkę tabloidom, jakbyśmy dzisiaj powiedziały. Miejsca, w których miały się pojawić siostry Mitford, a więc bale, jakieś wystawne przyjęcia, były znane szerokiej publiczności. Przed budynkami ustawiały się rzesze ludzi, którzy chcieli te siostry oglądać, jak wyglądają, w co są ubrane. A więc, no jeszcze raz mówię, celebrytki. Było ich sześć, ale też przede wszystkim, jakby to powiedzieć, zbulwersowały opinię publiczną swoimi poglądami politycznymi, bo przyszło im żyć nie tylko w dwudziestoleciu międzywojennym, ale również w czasie II wojny światowej. I tak, jedna z nich była zajadłą komunistką, jedna faszystką, a jedna nawet nazistką. A jak mówiły o swoich poglądach politycznych, jak oceniały przywódców, których przyszło im poznać, dialogi sióstr były następujące. Och, Stalin był nieziemsko przystojny, a te wspaniałe chłopskie wąsy bardzo seksowskie. A Pufi, bo tak nazywałam Führera, kochany Fufi, był tak niezrozumiany. Tak mówiły o sobie, tak mówiły między sobą, o przywódcach rozmawiały siostry Mitford. I faktycznie każda z nich zapisała się w historii Anglii tym właśnie, że jedna z nich poślubiła przywódcę partii faszystowskiej w Anglii. No i za to musiała odsiedzieć swoje, bo partia ta w czasie II wojny światowej była nielegalna. Jedna poślubiła komunistę i musiała uciekać z kraju, ponieważ partia komunistyczna też była nielegalna. A Unity, chyba tak się czyta jej imię, na wieść o tym, że Anglia wypowiedziała wojnę Niemcom i że jej ukochany Führer, z którym chodziła na przyjęcia, bywała, dyskutowała, no był jej idolem, cały pokój miała wyplakatowany jego twarzą, że ta wojna się rozpoczęła, podjęła próbę samobójczą, strzelając sobie w głowę. Próba była nieudana, ale Hitler sfinansował jej leczenie i kiedy przewieziono ją do Anglii, no była kobietą, dziewczyną niepełnosprawną i zmarła w wieku 30 lat. Najstarsza z sióstr Mitford, Nancy, utrwaliła mit tej rodziny, pisząc wiele książek, takich trzeciorzędnych romansideł, na przykład W pogoni za miłością. Pamela natomiast uprawiała ziemię i z upodobaniem hodowała konie, a najmłodsza, Deborah, poślubiła jednego z książąt angielskich i kiedy zmarła w roku 2014, w wieku tam 96 lat, nadal uważała, że wszystkie siostry postępowały słusznie, no bo były ciekawe świata. Tak więc siostry Mitford, Kardashianki, wytwór Anglii dwudziestowiecznej, skąd te poglądy? No bo takie poglądy były też w domu. Ich ojciec był deputowanym do parlamentu angielskiego i tam głosił swoje antysemickie przekonania. Jeżeli nie przeczytacie tej książki, nic się nie stanie. A jeżeli ją zechcecie przeczytać, to zrobicie to na pewno bardzo szybko. Nie wiem, czy pozostanie w waszej pamięci, ale przekonacie się, że celebryci i celebrytki byli już dawno, dawno temu przed erą sióstr Kardashianek. Dziękuję, do zobaczenia.